Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Strasznie tutaj jasno, także sobie przejdę tak z boku, żeby Państwa lepiej widzieć. Jeżeli bym odpowiedział na to pytanie w ciągu 10 minut, to byłbym ekstra w ogóle, sam bym sobie przyznał jakąś nagrodę na koniec tego copycampu. Dlatego przygotowując tą prezentację, trochę zmieniłem taktykę i nie będę mówił wprost o efektywności zarządu zbiorowego. Jako Centrum Cyfrowe napisaliśmy raport, który wydaliśmy, jeżeli Państwo są zainteresowani jego szczegółami, to zapraszam do odwiedzenia strony Centrum Cyfrowego. I tam znalezienie tego raportu. Ja dzisiaj mam nadzieję, spowoduję coś takiego, że Państwo poczują się zainteresowani i zastymulowani do tego, żeby, żeby tam zaglądnąć tak, do tego raportu i przeczytać sobie, jakie tam są wnioski. A w skrócie moja prezentacja będzie wyglądała w taki sposób, że mam kilka danych dotyczących branży muzycznej. Mam kilka danych dotyczących właśnie zbiorowego zarządu, i ja bym chciał Państwu te dane trochę przedstawić. No i właśnie na końcu zadać takie pytanie, co z tego wynika. Sam się nad tym zastanawiałem, co z tego wynika. I doszedłem do ciekawego, i wydaje mi się takiego, jakby to powiedzieć. Wniosku. W zasadzie dyrektor Lipczyc mnie natknął tym wnioskiem, robiąc otwierające wystąpienie tej konferencji, wniosek jest prosty: twórcy potrzebują wsparcia, tak? Twórcy potrzebują wsparcia dzisiaj. Niezależnie od tego, jak spojrzeć na dane w zasadzie każdego biznesu kreatywnego, który obserwujemy, branży kreatywnej, to twórcy potrzebują wsparcia. Ale nie oznacza to, że wsparcia potrzebują wszelkie organizacje, które w oku tych twórców aktualnie lewitują czy orbitują, tylko wsparcia potrzebują twórcy. Co to znaczy, to ja nie wiem, ale za zachęcam do tego, żeby się nad tym zastanawiać, że bezpośredniego właśnie wsparcia potrzebują twórcy. Czyli tak, kilka danych na temat branży muzycznej, kilka danych na temat zarządu zbiorowego i mam nadzieję, że to Państwa coś tam zainspiruje i będzie w jakiś sposób ciekawy. Tutaj będę tak zaglądał, bo tu czas leci, żebym... Nie wypadł z ram, co jest bardzo stresujące. Czyli o czym, że muzyka to trudny biznes, że robi się dzisiaj coraz trudniejszy, e, takie są przynajmniej moje wnioski patrząc na dane ekonomiczne, że bezpośrednia sprzedaż spada, e, tak to wygląda właśnie na danych. O, dziękuję bardzo. Że zarabianie przenosi się powoli na cyfrę, co nie jest odkryciem w tym towarzystwie, także przepraszam za, to, za ten truizm. I, a w Polsce to są ciekawe dane i to jakby takie bardzo, że tak powiem, szkicowe na razie, ale wygląda to trochę tak, że bardziej się komercjalizuje w cyfrze ta muzyka jako ponowne wykorzystanie, a nie jako taki odbiór końcowego użytkownika, który polega na tym, że ja coś odsłuchuję tak i na tym się kończy, i płacę za, za możliwość odsłuchania. Bardziej to przechodzi na inne platformy komercjalizacji, o czym mam nadzieję, uda mi się powiedzieć. No i właśnie na końcu ten taki. E, mrugnięcie okiem strony organizacji zarządzania zbiorowego, takich jak ZAX, który jest organiz... największym OZZ w Polsce, w Polsce, także najłatwiej będzie Państwu skojarzyć, o co chodzi z tymi, co to są te OZZ. -y. Czyli tak, biznes muzyczny ma się źle, dane światowe, globalne, od 1997 roku. Państwo sobie możecie tutaj bardzo łatwo wyrobić opinię, dlaczego ma się źle. Tutaj mamy taką kwotę. Yy, przychody światowego przemysłu muzycznego w tych latach szczytujemy w, w okolicach 1999 roku, to jest ponad 28 miliardów dolarów. Ciak, 2013 prawie połowa z tego, czyli no ma się źle. Chyba nie musimy więcej dopowiadać do tego slajdu. Dlaczego, dlaczego to, że biznes ma się źle, to jest w ogóle źle dla, dla muzyki, tak? Bo można, można, ten, można o tym rozmawiać i dyskutować, tak? Czy to, że biznes ma się źle, to oznacza, że muzyka ma się źle? Ja powiem szczerze, że nie, nie mam odpowiedzi wprost, ale no są, jakby są pewne logiczne uzasadnienia, dlaczego te rzeczy są ze sobą związane. No, po pierwsze właśnie chodzi o sytuację twórcy, który jest zabezpieczany, chociaż tutaj musimy wskazać od razu taką rzecz, że z tych 15 miliardów, są takie szacunki, to około 20%, czyli 1 piąta de facto ląduje w kieszeni twórcy. Tak? Są takie szacunki globalne, jak one mają się dla Polski, to trzeba zbadać. No i ważny jest ten element yy, tak zwanych money guys, tak? czyli jeżeli biznes jest, nie ma biznesu, to możemy się spodziewać takich ruchów, że no raczej nikt w ten, w ten biznes, którego nie ma albo który znika, nie będzie inwestował. W związku z tym będzie mniej pieniędzy I to jest taka, taka równia pochyła, która może doprowadzić do tego, że, no właśnie, że ten biznes naprawdę, że ta twórczość naprawdę na tym będzie. Będzie, będzie cierpiała. Natomiast to, co badania pokazują, to że Generalnie więcej osób dzisiaj słucha muzyki, tworzy się więcej utworów, no więc jest taki jakby dysonans poznawczy. Jest tego więcej, ale trochę nie umiemy tego właśnie spieniężać, i w związku z tym ten, te przepływy finansowe są coraz, coraz mniejsze. W związku z tym cała nadzieja w nowych modelach dystrybucji, którymi jest cyfra. Tutaj pokazuję Państwu taki schemat, którym posługuje się Spotify, często tłumacząc się z różnych rzeczy. Jak Państwo pewnie wiecie, oni mają się z czego tłumaczyć. Więc pokazują taki wykres, że właśnie ta fizyczna fizyczne nośnik, sprzedaż fizycznych nośników, Spada, ale rośnie e, ściąga, o, odpłata za ściąganie plików z internetu, czyli te tak zwane ściągnięcia do siebie. Tak? No i oni w tym odgrywają dużą rolę, akurat nie w ściągnięciach, tylko w streamingu. No i w związku z tym należy im bić pokłony, bo oni tak naprawdę pokazują drugie życie finansowe, czy uruchamiają drugie życie finansowe muzyki e, w, świecie, w świecie cyfrowym. Czyli szansą jest właśnie cyfra. Tutaj takie ciekawe badanie. Rethink Music zrealizowane w Stanach Zjednoczonych, które pokazuje, że rzeczywiście można mieć taką nadzieję. Od razu zwracam, nie wiem czy to dobrze widać, bo jest podświetlone, ale zwracam uwagę na to, że w Stanach ostatni rok to był pierwszy z roku wzrostowych, tak? czyli jeśli chodzi o sprzedaż muzyki. I teraz jak patrzymy na, na dystrybucję, skąd idą przychody do biznesu muzycznego, 46% ze sprzedaży em, fizycznej, a 45%, czyli prawie pół na pół. Tak, to jest właśnie cyfra. Tak? I mówi się, czy tak się dorozumiewa, że właśnie ta cyfra pociągnęła teraz przychody do góry. Czyli jakaś tam e, nadzieja światełko, światełko w tunelu, że on się odbije ten biznes. No i w Stanach to jest prawie 7 miliardów dolarów. Ale to, a propos OZZ-ów, to, to chcę Państwu zwrócić uwagę na to, bo to jest ważne ze względu na tą prezentację, że ten kawałek 8% to są kwoty właśnie redystrybuowane przez organizację zbiorowego zarządu w Stanach, tak? 8%. E, czyli cyfra jest nadzieją. To już powiedziałem, że rośnie. Tak, tutaj są też globalne. Globalnie, tak samo jak w Stanach, taki globalnie rośnie cyfra. Nie, nie całość sprzedaży, ale właśnie ta pozyskiwana z kanałów cyfrowych. E, tu jest taki wzrost do, z, z 2009 do 2014 pokazany. Także to jest, ta, to jest właśnie ta nadzieja. No i jak wygląda podział między kanały cyfrowe? To jest ciekawe, właśnie jeśli chodzi o modele wynagradzania, w sensie z czego te pieniądze lecą. 53% z załadowań bez, ze ściągnięć bezpośrednich, 23% z tego, czym jest Spotify, czyli ze streamingu. No, i potem mamy takie pomniejsze kategorie, tak? czyli e, gdzieś tam na urządzenia mobilne, wykorzystanie dzwonków, to są takie opła opłaty, tak? opłaca się za usługi. E, tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe y, y, subskrypcje i jeszcze inne jakieś takie pomniejsze kanały komercjalizacji. Tak? E, to, to ciekawe, żeby sobie zapamiętać ten podział, y, jak przejdziemy do Polski, jak to wygląda, bo to wygląda troszkę inaczej według mnie. A, e, no i co. To ja tu państwu chciałem pokazać na tym, na tym zestawieniu. Z lewej strony widzimy e, ten podział, który pokazałem wcześniej, tak, że, 8, że 45% idzie z cyfry, no i tu jest ten podział cyfrowy, tak żeby sobie e, to jeszcze raz zobaczyć. I teraz mamy Polskę. To są dane udostępnione przez SPAW, czyli jedną z organizacji zarządzania zbiorowego. E, oni publikują rokrocznie na temat biznesu muzycznego e, ciekawe dane. No i teraz, żebyśmy dobrze to zobaczyli, tak, globalnie mamy 15 miliardów w 2013 15 miliardów dolarów, a w Polsce w złotówkach mamy poziom 279 milionów sprzedaż fizyczna plus 69 milionów sprzedaż cyfrowa tak, muzyki. Ehm, jeszcze raz przypomnę ten podział. W Stanach 45 do 46 cyfra fizyczne nośniki. W Polsce, no ta cyfra, jeżeli jest nadzieją, to jeszcze się chyba nadzieja nie zmaterializowała do końca. Miejmy nadzieję, że nadzieja się zmaterializuje. I teraz tak, co, co to jest ta cyfra w Polsce? Bo to jest ciekawe na to, na to spojrzeć. Ja tutaj mam takie dane, które są pozyskane dzięki przy, przyjazności firmy Independent Digital. To jest taka firma, która przejmuje licencje od właśnie producentów muzycznych na utwory i próbuje monetyzować te utwory przy wykorzystaniu kanałów cyfrowych. No i oni mówią, że mniej więcej tak wygląda podział jeśli chodzi o to, z czego się zarabia tak, w cyfrze. I jak widzimy, streaming i ściągnięcia to jest w sumie 25%. Tak? Czyli znowu różnica między tym, co mamy na świecie, czyli że głównie to jest streaming i, i ściągnięcia, w Polsce wygląda trochę inaczej. Dlatego taką tezę postawiłem na początku, że być może w Polsce bardziej idzie to w stronę tego reuse'u, czyli właśnie dzwonki, tak? komercjalizacja. RBT to są... To też są pewnego rodzaju melodyki, które są właśnie w mobilnych odtwarzane. Ja już nie wiem do końca na czym ta. Aha, że jak do kogoś dzwonimy, to nam się wtedy ten dany utwór yy, po prostu go możemy odsłuchać, czekając, aż ktoś odbierze słuchawkę. Tak? Więc na tym trochę zaczynamy w cyfrze w Polsce zarabiać, mniej na streamingu i na ściągnięciach. Wydaje mi się, że to jest ciekawa obserwacja. I teraz tu ten zarząd zbiorowy. Tak? Bo tutaj wcześniej mieliśmy dane, które dotyczą stricte biznesu. Branży muzycznej zbierane, czyli mamy 279 milionów plus 69 milionów z cyfry, a teraz czarny koń zawodów. Tak? Specjalnie na czarny kolor to są pieniądze, którego, których Spawnie wlicza, ale to są pieniądze, które są dystrybuowane, powiedzmy, takie szacunki, próbowałem zrobić do, yy, do branży muzycznej przez organizację zarządu zbiorowego. Yy, pamiętacie Państwo, jak pokazałem te 8% w przypadku Stanów, czy nie? 8% w przypadku Stanów to jest, tak, dotyczące całego biznesu. A w Polsce, no widać na tym wykresie kołowym, około 420 milionów, to jest taki niekonserwatywny szacunek, muszę powiedzieć, więc niech będzie nawet 400, jest redystrybuowane przez organizację zarządu zbiorowego, co jednocześnie pokazuje jakby znaczenie tego, tych finansów dla polskiej branży muzycznej, przy czym żeby już zmierzać do końca i poprzeć tę tezę, od której zacząłem, że twórcy potrzebują wsparcia, to widzimy tutaj dość, tu mam błąd, bo z tej prawej puli, czyli od producentów i dystrybutorów, nie 80, a około 20, jeżeli stosować szacunki takie amerykańskie, powiedzmy globalne, trafia do twórców, czyli to jest około 70 milionów. Z tej puli wygląda to trochę lepiej, bo tu już nie trzeba produkować i dystrybuować, tylko po prostu się inkasuje pieniądze. Więc między 15 a 36% trafia do twórców. W związku z tym lądujemy z finalnymi szacunkami, ile pieniędzy trafia do twórców muzycznych w Polsce? Około 190, 129 milionów złotych na rok. To, to dużo czy mało? Kto uważa, że to dużo? Nikt. A kto uważa, że to mało? Ok. A kto nie ma zdania? Okej. Okay. No to ile, ile to jest budżet na przykład Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie roczny? Jak pani myśli? Myślę, że już kończy, kończy się czas. Około 20 milionów, tak? Czyli 5 akademii sztuk pięknych. Sześć, przepraszam. 6. Mhm. W związku z tym, no to jest pytanie tak, jak wzmacniać twórców w obliczu aktualnych modeli wynagradzania? Czy odpowiedź jest w reformie prawa autorskiego? czy w innych sposobach wsparcia, ciekawy przypadek z Węgier. Myślę, że warto przeanalizowania, zobaczenia co tam działa, co nie działa. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że na to pytanie znajdziemy odpowiedź jak nie podczas tego kampu to w przyszłości.